pamiętacie, jak przy wejściu do młyna opowiadałem, jak przy wejściu do młyna mówiłem, że poza sypem na śrutę, który jest obok, znajduje się tutaj jeszcze taka dziwna konstrukcja, jakby zejście w dół? O tym mówiłem. Myślicie o tym, co ja? Naturalnie, wejdziemy tam. No cóż, wchodzimy. Myślałem, że będzie bardziej skomplikowane zejście, a to nic, nic takiego wyjątkowego. Może coś tutaj jest ciekawego? O kurwa, czyli to prawda. Słyszałem taki mit, że do dzisiaj są tutaj turbiny zachowane. Nigdy nie wiedziałem, jak się do nich dostać, bo to wejście, gdzie weszliśmy, było chyba zamurowane, czy jakoś nie dało się. Ale ja tutaj coś pięknego zobaczyłem. Patrzcie. Oto i pozostałość po turbinie wodnej. Przez to pomieszczenie musiała przechodzić woda. Oczywiście w ostatnich okresach funkcjonowania tego miejsca młyn był już typowo elektryczny, ale początkowo był to młyn wodny. Na początku, jak tutaj się kręciłem w tych okolicach, spotkałem taką panią, która mi opowiadała dużo o tym miejscu, że młyn zasilał nie tylko siebie prądem, ale także zasilał z tej turbiny okoliczne domy. Proszę, jaka piękna konstrukcja. Nigdy nie myślałem, że uda mi się to tutaj jeszcze zobaczyć. Oczywiście wszystko jest tak zardzewiałe. Proszę popatrzeć, to wszystko się w rękach kruszy. To jest metal, o. Można sobie kawałek turbiny wziąć do domu na pamiątkę. Niesamowite. Piękna, piękna konstrukcja. Ciekawe, jakiej to jest produkcji. Skoro turbina naprawdę istnieje, to nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł naokoło w poszukiwaniu miejsca, gdzie po prostu ta woda wchodziła. O, jesteśmy. Czyli tak jak mówiłem, to jest okno do tego pomieszczenia, gdzie się ta podłoga pode mną uginała. Czyli ono naprawdę musiało być kiedyś maszynownią, czy czymś w tym rodzaju. Tutaj, po prawej stronie, przebiegało stare koryto rzeki. I w tym miejscu rzeka... O, jeszcze wszystko jest widoczne. W tym miejscu, przez tą dziurę, rzeka po prostu poruszała turbinę w ruch. I kolejny dowód na to, że ta druga część jest dobudowana no znacznie później. Otóż okna są poniżej poziomu ziemi. No tutaj, gdzie są te okna dolne, to było z pewnością koryto rzeki. Także no, musiało to zostać zbudowane już wtedy, kiedy młyn przeszedł na zasilanie typowo elektryczne. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby tam po prostu wejść w tą dziurę. Nie wiem, czy się w ogóle zmieszczę, ale spróbujemy. Zobaczyć, co tu, czy tu w ogóle coś jest w środku. No musi być, skoro turbina tam wystaje, to i tutaj musi być zalążek jej. Nie ma szans, żebym się zmieścił. To chociaż kamerę tam wpuszczę. Nic nie widać. A głębiej kamery nie wpuszczę, bo kurwa, brak mi tutaj odpowiedniego wyciągnika. No, trochę dałem dupy, bo jakby mi naprawdę zależało, to bym trochę tego gruzu pewnie odgarnął. Wykarczało trochę tych krzaków i bym się dostał do środka, no ale... O, właśnie nad nami jest pozostałość. Nad nami jest właśnie pozostałość tego, co sądzę, że było kiedyś jakimś dźwigiem. Natomiast tutaj jest syp, od którego jest odprowadzony dalej na dole ta śruba, która wciągała zboże z ciągników do wnętrza młynu. Znajdujemy się w tej śmiesznej architektonicznie drugiej części młyna. Dlaczego śmiesznej? Już wam pokazuję. Po prawej stronie od wejścia jest coś, co chyba kiedyś było oknem.
A prędzej było chyba obiektem zasilającym młyn w prąd z sieci zewnętrznej. Dlaczego tak uważam? Popatrzcie, jakie tutaj są specyficzne, powycinane już przez złomiarzy stelaże. Jak i resztki tutaj po skrzynce jakby elektrycznej, no i solidne wiązki kabli, które tędy musiały iść. O, aż do wnętrza budynku. Tak, z pewnością tutaj było miejsce zasilania. Zabawne jest to, że tutaj musiały być kiedyś drzwi. Patrzcie, przecież to jest futryna, częściowo zamurowana. O, tu jest tynk. Czyli co to oznacza? To oznacza, że młyn był parokrotnie rozbudowywany. Bo skoro tamta część była dobudówką, później musiała powstać to, a jeszcze później musiano dobudować tę część, bo ona jest zupełnie... O, kolejny dowód na to, że to kiedyś była ściana zewnętrzna młyna, czyli okno, które jest oczywiście już zupełnie wycięte palnikami. I śmieszność tej dobudówki polega na tym, że ona jest zbudowana w cały świat. Tutaj podpórka jest elegancka, a tutaj, popatrzcie. Budowano widać z tego, co po prostu było pod ręką. A że za krótkie, to się przedłużyło. Tutaj musiała być waga, bo to jest pomieszczenie magazynowe. Tu musiała być waga, jest nawet ładna jeszcze, jest jeszcze ładne wygłębienie w posadzce. I skąd wiem, że waga? No bo to jest po prostu odbicie wagi, która tu musiała kupę lat stać, skoro się uchroniło od malowania. Po prawej stronie, jak widzę, jest zaplecze socjalne. O, i tam jest właśnie stara część młynu. I tu były te schody, o których też prędzej mówiłem, których już nie ma, bo oczywiście ktoś musiał je wyciąć. W ogóle to jest... Nie no, ja po prostu nie mogę z tej konstrukcji. Wszystko jest całe światło zbudowane. Zobaczcie, na schody. Tutaj prowadzę w górę. Nie wiadomo gdzie, do jakiejś zaślepki. To pewnie jakieś były stare też drzwi pierwotne. Znowuż tutaj te stopnie są jakoś... Jeden jest większy, drugi jest mniejszy, jeden jest pod kątem. Śmieszna sprawa. Pomieszczenie socjalne. Zmieniło się tu bardzo od momentu, jak byłem tu ostatni raz. Co tu mogło być? Myślę, że to była kuchnia, bo są ślady po kranie, po zlewie, no i spływ, odpływ do kanalizacji albo gdzieś tam do szamba. Skoro tutaj była kuchnia, to tutaj musiał być kibel. No, zgadza się, po prawej stronie są pozostałości szaletów, ewentualnie pisuarów. Tam na samym końcu w ciemności po prawej stronie resztka prysznica na trysku. No i kibello po lewej stronie. No, jak ktoś za bardzo dostał sraczki, to widocznie sobie okno mógł otworzyć i wietrzyć od razu pomieszczenie. Jak widać, osoby kradnące złom nie za bardzo się przejmują takim czymś, że jak się podetnie belki stropowe, to się coś może zawalić na łeb. Co tam, ważne, żeby prawda, wyciąć, sprzedać i podejrzewam, że przepić. Kolejne pomieszczenie, także typowo magazynowe, z bardzo ciekawym przejściem i potężnym oknem na dawne koryto rzeki. Tu jak widać jest jakaś aktywność młodzieży zapewnie. Nie wiem, czy to jakiś grill, czy co. Cholera wie. No i ostatnie pomieszczenie, które już się częściowo zawaliło. O, czyli to też kolejna widzodobudówka, bo to jest jeszcze inna konstrukcja. Popatrzcie, tym razem już nie ma tych metalowych sporników, tylko jest wszystko po prostu drewniane. A tam chyba pozostałość... Tak, to jest ewidentna pozostałość po jakimś wjeździe. Czyli to był, zwyczajnie mówiąc, garaż. No na to wygląda. Studzienka jakaś. Być może właśnie szambo? Czy woda? Cholera wie. Widać było, że od tej studzienki tutaj dołem szedł kanał w tą stronę. Ciekawe, czy tu będzie jakieś... O, jest coś. Miękkie lądowanko.
jest jakaś rura, a obok jest jeszcze jakiś sprytny kanał. O, jaki ocieplany klocek. Jest jeszcze tutaj jakiś kanał. A może piwnica? Nie, jednak nie piwnica, bo ewidentnie kanał, bo widzę ścianki po dwóch stronach, ciasno. No i na moment jeszcze wróciłem do młyna, żeby tak sobie to wszystko po prostu podsumować. Tu po prawej stronie jest jeszcze jeden budynek. To też wygląda jak garaż. Zobaczymy, czy coś tam się zawołało. O proszę. Całkiem spory magazynek i nieco jeszcze zostało. No przede wszystkim rozczarpane przez coś. Ciekawe przez co. Worki. Na mąkę. Jakieś butelki. Wyglądające jak butelki, nie wiem, albo po spirytusie, albo po jakimś oleju, czy innym dziadostwie. No, różne tam jakieś pozostałości elementów eksploatacyjnych, typu właśnie oleje, jakieś wiaderka. No i niesamowite ilości sznurka rolniczego. A tutaj jest takie wejście, jeszcze siano. Tak jakby ktoś tu kiedyś uprawiał sobie jakąś zwierzynkę. Jakieś kury, jakieś gęci. Nie mam pojęcia, co to mogło być. No warto nadmienić, że tutaj, w tych chaszczach, jak pokazuję, do niedawna w sumie były jakieś tam różne obory, stajnie. To wszystko zburzono, z tego względu, że to się samo wszystko zawaliło. Na szczycie jest jeszcze drabinka na dach. Ja ją widziałem, będąc na tym najwyższym poziomie, ale po prostu wolałem nawet nie kusić losu, bo ona jest tam, jak widać, przecięta na pół. Dlatego wtedy, jak ją zobaczyłem na górze, mówiłem o alkoholu, bo wiem, że jakby człowiek był wypity, to by wszedł. Jednak nie chciałbym osierocić swojego dziecka. No i co mam powiedzieć na koniec? Obiekt jest bardzo piękny, jeśli chodzi o tą wieś pedałową. W ogóle architektonicznie ciekawy, zwłaszcza ta druga część. No niestety wydaje mi się, że to miejsce jest już przegrane. Kończymy odcinek. Był to bardzo fajny występ dzisiaj. Bardzo fajny obiekt. Oby taki więcej. Na koniec też, jak zwykle, parę zdjęć historycznych. Bo obiekt znam od dość dawna, no ale dopiero teraz wpadłem na pomysł, żeby tutaj odcinek nagrać. Do usłyszenia. I jakoś nie skończyliśmy tak jak w tej piosence, jak się tam bili czarny baranie, łup sup sup, mościwy panie. Jakież uciekał czarny baranie, hop sasa do lasa. Chociaż trzeba się...